Cześć, z tej strony Marta z kanału Sezon Literacki. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj zapraszam Was na szybciutki tag, czyli The New Year's Book Tag. To jest taki chyba 5- czy 6-pytaniowy tag książkowy, który ja robię praktycznie co roku. Nie wiem już od ilu lat, ale ten najnowszy, to znaczy ten z zeszłego roku, gdzieś tutaj nad moją głową Wam podlinkuję, jeżeli macie ochotę go obejrzeć. Natomiast dzisiaj skupimy się na 2024 roku i na moich planach czytelniczych, ale też troszkę takich prywatnych, bo to jest taki tag, w którym pytania są w większości czytelnicze, ale jednak jest też trochę prywatny. Widziałam też, że krążą różne wersje tego tagu i różne pytania. Ja trzymam się tej swojej, tej, którą robię właśnie od lat, bo po prostu te pytania mam spisane, nie muszę się martwić, skąd je wziąć, nie muszę oglądać czyichś filmów i wiecie, wypisywać sobie pytania po kolei, tylko po prostu od kilku lat gdzieś tam już je mam, więc chyba pozostaje mi Was zaprosić do oglądania. Pierwsze pytanie to pytanie o to, ile książek planuję przeczytać w 2024 roku i tutaj jak co roku moją odpowiedzią jest oczywiście jak najwięcej. Natomiast tak realnie ustawiłam sobie na Goodreads 52 książki, czyli to jest ta chyba jedna książka tygodniowo mniej więcej. Realnie, ponieważ no ja nie mam tyle czasu na czytanie, żeby czytać 100 czy 150 czy 200 książek rocznie. Nie czytam też tak szybko, więc wiem, że w moim przypadku nie jest to do końca możliwe, ale w tym roku też bardziej niż w poprzednich latach chciałabym postawić na audiobooki i słuchać tych książek też w wolnych chwilach, czy to przy okazji jakiegoś sprzątania, gotowania, dojazdów do pracy i tego typu aktywności, które nie wymagają ode mnie myślenia czy jakiegoś zaangażowania umysłowego i mogę właśnie ten moment poświęcić na słuchanie audiobooków, a nie mogę też usiąść z fizyczną i papierową książką, także mam nadzieję, że te audiobooki pozwolą mi poznać jeszcze więcej ciekawych historii w tym roku. Także mój cel na Goodreads to 52 książki, ale oczywiście bardzo bym chciała, żeby tych książek było więcej, bo i tak nigdy nie będę w stanie poznać tych wszystkich książek, które bym chciała. Drugie pytanie to pytanie o 5 książek, których nie zdążyłam przeczytać w zeszłym roku. I oczywiście znowu, tak jak zawsze, mogę Was tutaj odesłać do mojego filmiku z TBR-em na 2024 rok, ale wybrałam tutaj też 5 innych książek, takich, które w tym TBR-ze się nie pojawiły, żeby się też nie powtarzać. I mam tutaj na przykład Lata Annie Ernaux, to jest oczywiście noblistka z 2022 roku. Ta książka była w moim TBR-ze na 2023 rok, ale nie udało mi się jej przeczytać. I mam nadzieję, że nadrobię to w tym roku. Bardzo chciałabym się zapoznać z twórczością tej pisarki i wydaje mi się, że Lata to będzie taki właśnie dobry początek tej znajomości. Druga książka to bardzo polecany reportaż, czyli Jeden z nas, Asne Seierstad. Ten reportaż jest polecany przez naprawdę wiele osób i wydaje mi się, że dosłownie każdy, kto tę książkę czyta, później mówi, że jest to jeden z najlepszych reportaży, jakie w życiu przeczytali. Także mam nadzieję, że i ja dołączę do grona osób zachwyconych właśnie tą książką, chociaż czytałam dwie inne książki Asne Seierstad i tak średnio odpowiada mi jej styl pisania, ponieważ ona tworzy takie troszkę te reportaże na zasadzie powieści, przynajmniej takie miałam wrażenie czytając Księgarza z Kabulu, chyba trochę mniej odniosłam takie wrażenie czytając Dwie siostry, natomiast jestem ciekawa, jak spodoba mi się ta książka. Mam wobec niej spore oczekiwania, no bo tak jak mówię, słyszałam o niej dużo dobrego, ale też po prostu wiem, że jest to dobry reportaż, więc chciałabym go w końcu poznać. Mam też tutaj książkę, od której w ogóle powinnam zacząć to pytanie, a są to Nasze winy Louise Kennedy. To jest książka, o której mówiłam dużo w zeszłym roku i ona pojawiała się w właściwie chyba każdym TBR-ze, który nagrywałam od momentu, kiedy ta książka ukazała się u nas w Polsce, bo miałam na nią ogromną ochotę i czułam, że to będzie taka książka, która bardzo mi się spodoba. I dalej tak jest, tylko że do tej pory się za nią nie zabrałam, muszę to w końcu koniecznie nadrobić, bo też słyszałam o niej dużo pozytywnych opinii, ale też sama miałam na nią ogromną ochotę, także mam nadzieję, że w końcu w tym roku uda mi się ten tytuł nadrobić. Mam też kolejną książkę, a właściwie autorkę, która pojawiła się w moim TBR-ze na poprzedni rok i nie została zrealizowana, to znaczy nie udało mi się przeczytać nic tej autorki. A chodzi mi tutaj oczywiście o Elif Shafak. Tutaj akurat mam Wyspę Zaginionych Drzew, natomiast tak samo jak mówiłam Wam w tamtym TBR-ze z 2023 roku, to nie musi być koniecznie ta książka, może być jakakolwiek książka Elif Shafak. Mam na swojej półce chyba 4. No ale mówiliście mi właśnie pod tym filmem, że albo Wyspa Zaginionych Drzew, albo 10 minut i 38 sekund na tym dziwnym świecie to będą najlepsze wybory na początek, także myślę, że to będzie któraś z tych. Mam nadzieję, że również uda mi się właśnie z twórczością tej autorki w tym roku zapoznać. I ostatnia, piąta książka to też coś, co jest moim ogromnym wyrzutem sumienia i o czym też już wielokrotnie mówiłam na kanale w kontekście tego, że chciałabym tę książkę przeczytać, a jest to Maria Curie, napisana przez jej córkę Ewę Curie. Jest to oczywiście biografia Marii Skłodowskiej-Curie, która jest podobno bardzo wzruszająca, bardzo przejmująca. Podobno również odrobinę czuć, że jednak pisała tę książkę osoba bliska Marii Skłodowskiej-Curie, natomiast nie sądzę, żeby mi to jakoś szczególnie przeszkadzało. Wciąż bardzo chciałabym tę książkę poznać, bardzo chciałabym się dowiedzieć więcej na temat życia Marii Skłodowskiej-Curie, no i też to
jest książka, biografia, o której słyszałam mnóstwo dobrego, także liczę na to, że po prostu będzie to świetna lektura. Tak więc to jest te 5 książek, które chciałabym nadrobić w tym roku. To są te książki jakby poza moim TBR-em na 2024 rok. Oczywiście tamte książki również dalej planuję przeczytać, natomiast nie chciałam się tutaj powtarzać i pokazywać Wam tych samych tytułów. Pytanie trzecie to pytanie o to, jakiego gatunku chciałabym czytać więcej w tym roku. No i tutaj też będę się powtarzać, bo jednak co roku mniej więcej wygląda to podobnie. To znaczy na pewno chciałabym czytać więcej reportaży, bo to są książki, które bardzo mnie interesują. Zawsze mogę się z nich dowiedzieć czegoś nowego. Uważam, że one po prostu dają mi coś więcej poza rozrywką, dlatego na pewno reportaże. Bardzo lubię też i odkryłam to, to znaczy wydaje mi się, że odkryłam to już dawno, ale jakoś ostatnio sobie o tym przypomniałam, że bardzo lubię czytać biografie i autobiografie, więc też chciałabym ich czytać może nieco więcej, jako też ten podgatunek non-fiction. I tutaj świetnym przykładem może być właśnie książka o Marie Curie, ale też w moim TBR-ze na cały rok pojawiło się kilka biografii, wspomnień i tego typu książek, także myślę, że też jest to znak, że jednak takich książek mam ochotę czytać więcej. Ale poza tym chciałabym też w tym roku przeczytać trochę więcej klasyków, bo już dawno nie czytałam klasyki. Kiedyś wydawało mi się, że bardzo, znaczy wydawało mi się, kiedyś po prostu bardzo lubiłam czytać klasykę i to były czasy, kiedy przeczytałam praktycznie wszystkie książki sióstr Bronte, to były czasy, kiedy czytałam, no nie wiem, książki takie jak Wielki Gatsby czy Portret Doriana Graya, a w ostatnich latach jakoś się z tą klasyką rozminęłam, a jednak jest sporo takich książek, które wciąż chciałabym nadrobić, na przykład Jane Austen, o której też wspominałam właśnie w tym TBR-ze na 2024 rok. Czy mam też to piękne wydanie Anny Kareniny na swojej półce, albo na przykład Tess Tuberville, także jest trochę tych książek z literatury klasycznej, które chciałabym przeczytać i mam nadzieję, że przynajmniej ze 2-3 w tym roku uda mi się poznać. Pytanie czwarte, to jest chyba pytanie, które pojawia się u mnie pierwszy raz, gdzieś je widziałam w tym tagu, mignęło mi i stwierdziłam, że dodam sobie do swojej wersji tego tagu, żeby jakoś go urozmaicić. To jest pytanie o to, jakich 3 książek nie planuję w tym roku czytać, ale też nie mam tutaj konkretnych tytułów, ale są takie gatunki, po które nie chcę już za bardzo sięgać, bo one po prostu nic mi nie dają i zazwyczaj kończę rozczarowana po lekturze, także myślę, że nie ma sensu tego robić. I na pewno jednym z takich gatunków jest fantastyka młodzieżowa. To nie jest coś, co do końca mi się podoba, to nie jest coś, co mnie jakoś bardzo ciekawi. Nie mówię, że absolutnie żadnej takiej książki w tym roku nie przeczytam, natomiast jeżeli znacie mój kanał, to wiecie, że generalnie takich książek za bardzo nie czytam, więc myślę, że i w tym roku to się za bardzo nie zmieni, a też no, nie planuję tego zmieniać. I drugim takim gatunkiem są książki takie young adult, takie właśnie młodzieżówki, które też czasem czytam ze względu na to, że one są często bardzo, bardzo popularne, dosłownie wyskakują mi z lodówki, no i jestem po prostu ciekawa, często chcę je poznać, ale niestety właśnie kończy się to zazwyczaj rozczarowaniem, dlatego też chcę postarać się unikać już takich książek, bo nie znajduję już w nich nic dla siebie, także jeśli już, to bardziej wolałabym sięgać po książki new adult, czyli te dla troszkę starszych czytelników. No ale znowu, to też nie jest tak, że tutaj nie będę się zarzekać, że absolutnie na pewno żadnej takiej książki nie przeczytam, bo różnie może być, natomiast to są takie dwa gatunki, których raczej gdzieś tam w swoich planach nie przewiduję. I kolejne, piąte chyba, jeżeli dobrze liczę pytanie, to jest pytanie o 3 postanowienia, ale nie związane z książkami, tylko takie właśnie bardziej prywatne. No jeżeli chodzi o te postanowienia, to mam jedno bardzo duże, ale o nim nie chcę mówić, bo na razie to wszystko nie wygląda dobrze, wygląda wręcz fatalnie. Także nie chcę się w to zagłębiać, natomiast takich mniejszych i mam nadzieję łatwiejszych do zrealizowania, chociaż styczeń też już mi pokazał, że niekoniecznie tak musi być, to jest przede wszystkim jakaś fajna podróż, podróż, która gdzieś tam w domyśle ma być naszą podróżą poślubną, jakaś taka bardziej może egzotyczna, niekoniecznie w Europie, także mam nadzieję, że jakąś co najmniej jedną dalszą podróż uda się w tym roku zrealizować. Drugie postanowienie to jest oczywiście koncert Taylor Swift. Taylor Swift przyjeżdża do Polski w sierpniu, ja mam bilety na 2 koncerty i mam nadzieję, że nic się nie wydarzy, nie będzie żadnej pandemii ani niczego takiego, co spowoduje, że te koncerty zostaną odwołane, bo już nie mogę się doczekać i bardzo, bardzo chciałabym zobaczyć Taylor na żywo. I trzecie takie postanowienie prywatne to jest kontynuacja nauki hiszpańskiego. W zeszłym roku zaczęłam się uczyć hiszpańskiego, który jest mi potrzebny do pracy, bo pracuję też na rynek południowoamerykański, po prostu ten hiszpański, portugalski też, no ale wybrałam jednak hiszpański do nauki. Jest mi potrzebny, natomiast też dla siebie prywatnie oczywiście chciałabym posługiwać się jeszcze jakimś innym językiem poza polskim i angielskim. No i mam nadzieję, że będę w stanie na jakimś takim choćby podstawowym poziomie się komunikować właśnie w tym języku. Także to są te moje 3 postanowienia nieksiążkowe, jeżeli chodzi o 2024 rok. I ostatnie pytanie, pytanie 6. To jest pytanie o książkę, która najdłużej leży na mojej półce, nieprzeczytana. I wy doskonale wiecie, że najdłużej na mojej półce leżą książki Filipy Gregory, cały ten cykl Tudorowski i też wcześniej te książki, tam Złotczyni Rzek, Biała Królowa i Czerwona Królowa, zdaje się.
Także właśnie te książki są na mojej półce najdłużej, bo chyba od 2012 roku, a więc jest to już 12 lat i one będą tymi książkami, dopóki w końcu ich nie przeczytam, a nie wiem, czy to się wydarzy w najbliższym czasie. No ale nie chcę Wam ciągle pokazywać tych samych książek, dlatego co roku staram się wybrać coś tam innego, co już długo zalega na mojej półce. I w tym roku do pokazania Wam tutaj w tym pytaniu wybrałam książkę Osobliwy dom pani Peregrine. Nie wiem, czy pamiętacie, ale kiedyś ta książka i w ogóle ta seria, bo tutaj chyba jest jakaś druga część, nie wiem ile tych części ostatecznie jest, ale na pewno jest druga. Ta seria była kiedyś bardzo popularna, bardzo wiele osób ją czytało. To jest taka historia chyba jakiegoś takiego domu dla dzieci specjalnych, które mają jakieś takie specjalne zdolności, ale to chyba nie jest żaden horror, wydaje mi się, że nie jest to książka tego rodzaju, chociaż na pewno budzi jakiś tam dreszczyk emocji, bo tutaj w środku też są różne fotografie właśnie tych dzieci. Pamiętam, że była to naprawdę popularna książka, która zbierała też dobre opinie, no i ciągle mam ją na swojej półce, także mam nadzieję, że kiedyś uda mi się te wszystkie nieprzeczytane książki nadrobić. Ten tak ma jeszcze jedno pytanie i to pytanie brzmi, jakim słowem określiłabym ten rok? Natomiast, no ja zamieniłam sobie to pytanie na to pytanie o książki, których nie chcę czytać, czy też o gatunki, których nie chcę czytać, więc myślę, że w tym roku to pytanie pominę, bo też myślę, że mogłabym tutaj podać dokładnie tą samą odpowiedź, którą podałam w zeszłym roku. No jest to pytanie, które sprawia mi dosyć dużo trudności, bo jednak ciężko mi jest wybrać takie jedno słowo, które miałoby określić cały mój rok, także w tym roku pozwolę sobie to pytanie pominąć. Tak więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten tak. Dajcie koniecznie znać, jakie byłyby Wasze odpowiedzi na część z tych pytań, albo na wszystkie, jeżeli macie ochotę. Ja jak zawsze bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!